jakiś mały house tour. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Paryżu. To my, znaczy to ja. Uroczy apartamencik na Montmartre. Mamy kuchnię całkiem nieźle wyposażoną. Mamy jadalnię, piękne drzwi, które uwielbiam. I pianino. Można na nim grać, ale teraz słuchajcie. Najlepsza część. Piękny widok na Paryż. Wygląda w ten sposób, bo jest budowa. Dramat, no ale trudno. Dostałam w prezencie szampana za to, że nie ma widoku. Nie będę tego komentowała. No ale przeżyję to jakoś. Trzeba kupić decafa. Tutaj jest maszyna do przelewu. Jezus, jak wspaniale. Nie no, jest ekstra. Cieszę się. Dzień dobry. Dziś jest mój ostatni dzień detoksu. Ja wiem, że to nie wygląda najbardziej apetycznie, ale ja się jaram. Szczególnie, że jest 11.30, a mój lot było 6.40. Piękny bowl, piękna zestawa. Nie mam nic do dodania. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ma to sens? Nie wiem. Gdybym była śniadaniem, prawdopodobnie byłabym wytrawnym gofrem. A gdybym była obiadem, prawdopodobnie byłabym libańską pizzą. Ulubiona sieciówka, kocham, kocham, kocham. A gdybym była kolacją, to byłabym paryskim bistro, a raczej serwowaliby mnie w paryskim bistro talerzyki, winko i siedzenie na dworze. Speaking of winko, to jest winnica pośrodku miasta, winnica Montmartre. Urocze. Tak wygląda rzeczywistość mojej porannej kawki z widokiem na Paryż. No cóż, trzeba korzystać. Trochę na nielegalu, więc nie mówcie, a to jest oczywiście decaf. Zapomniałam powiedzieć, że jestem w Paryżu na kursie. Nie odzywałam się dzisiaj, bo miałam zajęcia i byłam zajęta. Oficjalnie ogłaszam, że Paryż jest najpiękniejszym miejscem na świecie. To jest mój widoczek. Nie no, serio, to jest bajka. To jest bajka. Barcelona czy co? To, że mam być bistro, to chcę być tym bistro. To tak a propos. To jest takie znane miejsce z lodami libańskimi, które mają taką z pistacji i jestem po detoksie, więc od niego to zjadłam, umarła, ale wygląda to pięknie. Dodam, że nie lubię lodów. Przysięgam, dosłownie 5 minut temu lało. Merci. No to wygląda jak pocztówka, jak raj. Pięknie. Magia, 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 magia! A ja mam dokończyć. A mam je kruszyć, czy...? Nie. Okej, dobra, potrzebuję rąki. Myślę, że ta kolacja z widokiem na... Dzwonią? Bo dzwonią dzwony na kolację. Karolina, a jeszcze wiem, kto to jest Karolina. To uwiecznij. To jest coś pięknego, tak byśmy miały chipsy. Jestem w Paryżu na kursie francuskiego
Dzisiaj mam dzień kryzysowy, kiedy mój mózg się już przegrzał i przyjście do muzeum chyba mi nie pomogło w tym. Ale Brooks de Commerce jest super. Dzień trzeci, let's go! Czy idę ze swoją kawą na zajęcia? Bardzo możliwe. Czy jest to decaf? Bardzo możliwe. Serii kocham suchary i tego typu klimaty. Pomachaj. Nie, byłam super. To co mi się wydawało behind the scenes robię, takie na zasadzie rzeczywistość. Jeszcze raz, bo ja bym chciała to zjeść z masłem. Wow, lala. Matko. Pod tytułem ups. No oczywiście. Paris by night, czyli ten moment, kiedy w Louvre nikogo nie ma. Paris by night, część druga. Dzień dobry, ostatni pełny dzień. Mam wolne, idę łazić. Myślałam, że pokażę wam, gdzie mieszkałam w Paryżu, kiedy przeprowadziłam się do tego pięknego miasta 2 lata temu. Więc robię sobie dzisiaj taki spacer wspomnieniami. Dzisiaj sytuacja wygląda tak. Tutaj jest budowa Notre Dame i to jest Île de la Cité, mała wysepka, na której jest właśnie katedra. I tutaj mieszkałam. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam, ale chyba to czarne, były moje drzwi. 4. piętro, ale miałam mieszkanie od dziedzińca, więc no nie miałam tego pięknego widoku na Hotel de Ville. Ale i tak fantastycznie, więc tutaj mamy Île de la Cité, tu mamy Notre Dame, także minuta drogi, bardzo turystycznie. I teraz idziemy na moją ulubioną wysepkę, czyli Île Saint-Louis, na najlepszą kawę świata. To jest bardzo fajne bistro, Saint-Régis, bardzo kultowe, a to jest super uliczka. Chciałam wam pokazać mój ulubiony warzywniak, ale on jest chyba dalej, więc potem wam go pokażę. Teraz idę na moją ukochaną kawkę. Trzymajcie kciuki, żeby było miejsce. Najlepszy flat w moim życiu. Sysa, sysa. A to jest mój ukochany warzywniak. Zobaczcie sami. To jest po prostu bajka. I lokalni dostawcy. Cudowne. Naprawdę nie potrzebuję wiele do szczęścia, słuchajcie. Jestem w mojej ulubionej okolicy teraz, w 11. Następnym razem się tutaj zatrzymam, jest ekstra. Jest bardziej londyńsko, mniej tradycyjnie. Idę do takiego fajnego butiku vintage z rzeczami od stylistów i influencerów. Kupiłam tam już parę razy coś fajnego, zrobiłam też zakupy w moim papierniczym, powiedzmy, w Merci. Merci. I zobaczymy, czy coś jeszcze upoluje. To jest najbardziej urocza alejka prowadząca do sklepu. Byłyśmy tu z Elizą, mogliście widzieć jakiś skrawek, jakiś wycinek. Więc wróciłam. Zobaczymy. Powiedzcie mi proszę, jak ja mam to spakować do torby podręcznej. Lol.
Słuchajcie, dopiero co mówiłam, że jest takie miejsce w LA. To jest sklep alkoholowy bez alko. Zajebiste. Tam jest pięknie, bo wszystkie... Bardzo lubię ten budynek. Super fajny. Ładowałam go, teraz się nie ładował, więc zdarza się. Sono con lo fuoco, col vesco nuovo. Bye, bye, bye.